Siemaneczko, z tej strony Johnny Team. Dziś zagramy sobie w Farming Simulator 2017, sezon drugi, polskie gospodarstwo oczywiście. No i co? Aha, oczywiście na samym wstępie, jeżeli jesteś nowym widzem, daj łapkę w górę, zostaw suba, żeby być na bieżąco oraz kliknij dzwoneczek. No i co, bierzemy się do roboty w dzisiejszym odcinku. Jak sami wiecie, zapowiadałem w ostatnim odcinku. Będziemy sobie rozsiewać nawóz, oto Władimircem T25 oraz rozsiewaczem KOS, czyli typowo polski. Już nawóz mam napełniony. No i możliwe, że jeszcze sobie posiejemy. O, właśnie przyjechał mój siewniczek. Tam troszkę, o kurde, wymieniłem go właśnie tamtego, bo on był troszkę zbugowany. Dlatego mamy ten. A jeszcze tutaj mamy nasionka, 5 worków. Ma po 50 kilo, jeśli się nie mylę. Ale dobra, mniejszy z tym, bierzemy od razu łatka. Otworzymy sobie jeszcze bramę. Wow, był lag. Dobra, bierzemy łatka, lecimy od razu na pole. Dobra. Także lecimy sobie. Ogólnie, jeżeli będą jakieś ściny, to sorry, ale mam z początku zawsze tak jest, jak nagrywam. Dobra. W sumie polecimy sobie na ten ubór, co ostatnio tam robiliśmy. Tam sobie coś zaklejemy, myślę. W ogóle nic nie było dawane, dlatego możemy dać nawóz pod korzeń. I tak będzie, bo pewnie na tych polach też dawał tamtych nawóz pod korzeń, żeby po prostu jeszcze lepszy plan był. No ale co, my jeszcze lecimy sobie dalej z odcinkami. Jak widzicie, mamy już, nie wiem, czy to już będzie 18 odcinek chyba. Małymi kroczkami zbliżamy się do końca serii, bo nie wiem, jeszcze odcinku będzie, może 10. Dobra. Gdzie ten kos tak dużo nie rozsiewa, tak szeroko jak tamte, pamiętacie? Także to jest bardzo fajnie to wygląda. Oj, też to słyszycie muzykę, leci w tle, dzisiaj disco polo troszkę. Myślę, że będzie spoko. No mówię, jeżeli się spodobało, daj łapkę w górę. Spadki są troszkę. A czy tam tutaj w tym momencie mam stałe 30, ale jak się obrócę tam na prawo, to już mam. O, już mam 20. To widać nawet, nie? Na odcinku. Powinno nam starczyć, myślę, na to pole akurat. Na takie 3 przejazdy będziemy mieli. Ogólnie planuję nową serię. Będę w sumie miał teraz dwie serie na kanale, ta jeszcze jedna będzie. Ale to po prostu będzie druga seria, ale to możliwe, że już niebawem się o niej dowiecie. Odcinek będzie nagrany. Także wiecie, będzie spoko. Będzie zarąbista seria jak dla mnie. Troszkę Władek kopcie gdzie tak bardziej na ideowo. Chodź sobie się tu wodorowu nie pakować. Bo zaraz się nie łamiemy. Dobra. Dobra, lecimy sobie dalej. Tutaj już kawałek nam został taki, widzicie, mały pasek. Bo wyłączam sobie te wszystkie duperele. Kudy też sobie mogę włączyć. Pierwsze rozsiewanie nawozu prędkością 12 na godzinę to jest idealna prędkość, nie jest zbyt duża. Myślę, że sobie zasiejemy, mam nadzieję, to pole na tym odcinku właśnie jeszcze, że zdążymy właśnie zasiać. Mamy no 4,5 minuty prawie mamy, także i mamy nawóz w sumie już rozsiany. Teoretycznie 10 minut zostało nam na zasianie, ale będziemy musieli jakieś 6 minut. Dobra, lecimy sobie na farmę. Ogólnie od razu mówię, przepraszam was bardzo, teraz będą duże spadki FPS-u, jak będziemy jechać w stronę farmy. Może nie aż takie duże, bo to 20, może 19 FPS-ów. Ale to będzie widać, także od razu z góry was za to przepraszam. No ale mój komputer nie ogarnia, jak na razie. A nie chcę zmieniać ustawień, bo po prostu potem znowu nie będę mógł sobie tego ustawić tak jak miałem.
Dlatego tak musimy sobie pograć. Weźmiemy sobie tak kamerę i będzie dobra. Co to było? Dobra, nie było tego. To się wytknie. Troszkę podskakuję na tej ulicy, ale mi się podoba bardzo to wreszcie, dlatego wziąłem sobie. Taki bardziej polski niż tamten, nie? Też jest na pewno mniejszy, bo tu 200 kilo wchodzi, a tamtego wchodziło, nie pamiętam teraz dokładnie, ale tam chyba wchodziło jakieś 700? Coś koło tego. Dobra, bierzemy sobie teraz tak, musimy sobie napełnić nasiona, może troszkę się przestawimy. Naszym kejsikiem. Nie widzę. O dobra, myślę, że tak będzie ok. Nie będę go już nawet gasił, bo mi się nie opłaca. Bierzemy sobie worki zaraz. Dobra. Dobra, napełniło się. Jeżeli ktoś ogląda do tego momentu, nie napisze hashtag siewnik na przykład. Ogólnie zauważyli, możecie zauważyć, że ostatnio zacząłem właśnie rzucać takimi hasłami. Ogólnie chcę mniej więcej wiedzieć już, ile ktoś ogląda do którego momentu. Ile mamy już? No jeszcze wejdą te dwa worki. Mamy 7 minut, kurde. Ja jeszcze nie wyjechałem w pole nawet. Ładowanie jeszcze. Chodź. Mi upadł worek. Dobra. Jeszcze jeden sobie weźmiemy, akurat wrócimy. Muszę powoli chodzić, żeby ten nie zrzucać, bo wiecie jak to działa w farmingu. Dobra, wsypał się. Dobra, mamy prawie pełny. Także sobie zamykamy klapę. Dobra, lecimy sobie. Tam będziemy ogólnie siać chyba soję, o ile się nie mylę. Muszę zobaczyć zresztą. Ale lecimy sobie już na pole. Rzepak. A dobra, soję tam zasiejemy. Trzeba kasy jeszcze trochę zarobić, tak jak wiecie. Przecimy sobie kejsikiem. Zamykaj się, dobra. Coś mi się nie zamknął. Jak widzicie, nikt tu nie mieszka. No i raczej nie będzie ich mieszkał. Chodź, dobra. Teraz żadnych spadków też nie było. To fajnie się tak gra, jak nie ma spadków. W tym momencie, dobra. To tylko, może znacznik go złożymy? Oj, za dużo, 12, 11. Gdzie 11 na godzinę, myślę, że będzie idealnie. Tutaj pan na nowe skóry, a ta muzyka fajna, muszę powiedzieć. Był malutki lak, ale teraz jak widzicie, na razie bynajmniej nie chcę zapytać, ale jak na chwilę obecną nie ma lagu. Mówię, jeżeli ci się podobał, daj łapkę w górę. Naprawdę motywuje do kolejnych produkcji. Dobra, podnosimy sobie. W sumie nie będziemy sobie przemieniać znacznika, bo będziemy iść tak dookoła. Ile tu będzie? 6 przejazdów. Dobra, opuścimy i lecimy sobie dalej. Kejsika wezmę, mówię, bo już nie będę przeczepiał Władka. No, Władek to nie dałby rady z tym siewnikiem. Oczywiście to jest siewnik Poznaniak Rolmasz Poznaniak.
bardzo polecam. Będę taki lepszy spot się wrócił do farming właśnie 17, który jest. Wyszedł, bo on w sumie niedawno wyszedł. On aż tak długo nie jest na rejonie. My tak to ujmę. No tam myśmy zlecieli zaraz. Nie chcę za bardzo jeździć po tym zasianym. No zobaczymy jak te znaczniki, które teraz działają nam. Jak my to musimy jechać? Środkiem? Tak, środkiem musimy jechać. Aha, dobra, czyli tak muszę jechać. O, wszystko fajnie, jak widzicie, działa. Środkiem by teraz tam mamy taki znaczek w sumie na przodzie maski, także nawet... Czyli mniej więcej ogólnie widać nawet środek, nie? Wyświetlałem idealnie, wiesz, że jest spoko. I oczywiście lecimy po 120 subów, że subskrybujcie. Może jakiegoś skina zrobię, bo potem nie będę miał znowu skiny. Dobra, coś tu mamy. Kilka screenów. To sobie lecimy. Żebym po prostu miał jakieś screeny, żeby coś wstawić, nie? Tam wiecie, na grupy czy coś też. Znaczy ogólnie też niektóre te miniaturki mi się przydawają do właśnie wstawienia na ten, na podstanie. Do filmiku. Chociaż ostatnimi czasy, jak sami wiecie, nie było miniaturek bardzo długi czas w sumie. Ponieważ miałem rozdzielczość, tą największą rozdzielczość ekranu. I robiłem screen, to nie wiem czemu, ale nie wiem czy wy też tak macie, ale chyba też tak macie, że na YouTube chcecie przesłać właśnie miniaturkę, to nie może przekraczać 2 MB, nie? A mi tam właśnie jak robiłem screeny na tamtej rozdzielczości ekranu, to przeważnie często mi przekraczała i nie mogłem właśnie wstawić żadnej. A też teraz na tej rozdzielczości co mam, bo zmniejszyłem sobie rozdzielczość ekranu, jeżeli ktoś nie wie, na czym sobie złożę. Zmieniłem rozdzielczość ekranu na mniejszą. Nawet płynniej chodzi gra troszkę. W sumie i oczywiście zdjęcia mogę robić normalnie, nie, mi przynajmniej nie, nie, tam nie przekraczają tej wagi 2 MB. Dobra, tutaj chyba może już po przeszkętach zrobimy od razu. Dalej już nie będziemy jechać, żeby nie uszkodzić nic w ciągniku. Dobra, lecimy sobie. Ostatni pasek jakby ci nam został. Będziemy sobie zaraz jechać na gospodarstwo. Jeszcze tam poprzeczniak. Gdzie jest spina? Troszkę skinów jest, chyba 4 zrobiłem, o ile się nie mylę, jeszcze muszę potem porobić sobie skinie do nawozu, ale to sobie zrobię już na innym polu, bo już na tym nie będę robił. Dobra, zostawiamy sobie. Choć ogólnie będę chciał zrobić jak te ziemniaki kradania, a potem będzie kopanie, a to będę musiał je posadzić właśnie. Dobra. Mamy zasiane pole, także lecimy sobie na farmę. Pojedziemy tutaj bokiem, żeby już nie gnieść pola. Także myślę, że odcinek jak najbardziej na plus. Tam się sporowa. Nawet tam lagi pewnie. Pojedziemy sobie tak. Troszkę drzewa nam tutaj kolidują, ale to nie jest aż tak
Istotne. Oj, przejechaliśmy, dobra. Jesteśmy w sumie na farmie. No i co? Widzieliście w dzisiejszym odcinku sobie. W dzisiejszym odcinku sobie rozcięliśmy nawóz z Łatkiem, z rozsiewaczem marki KOS podsiew. No i zasialiśmy sobie nowym nabytkiem polonezem, nie polonezem, w Poznaniu, jakim siewnikiem z Internationalem. Zasialiśmy sobie obiec, także jeżeli dzięki sobie daj łapkę w górę, napisz komentarz, jeżeli oglądałeś do końca, oglądałem do końca. Zostaw suba, jeżeli jesteś nowym widzem. Do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.